historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Lionel Upton Zion dorastał jak większość dzieci. Jako malec przejawiał zdrowy lęk przed ciemnością. Specyficzną rzeczą w Lionelu było to, że jego strach przed ciemnością nie wyparował, a przynajmniej nie odszedł do ciemnych zakamarków jego umysłu wraz z wiekiem. Zamiast tego nasilał się. Jego nerwice nasiliły się i podstępnie wkroczyły w jego życie. Nie był w stanie spać przy zgaszonym świetle, a gdy znajdował się w ciemności, zamieniał się w krzyczącą, szlochającą miernotę. Jego rodzice mieli nadzieję, że ten irracjonalny strach z czasem minie, ale zdawało się jedynie, że wnikał głębiej i zapuścił korzenie w umyśle młodego chłopca. Jego rodzice stopniowo popadali w coraz większą rozpacz z powodu ciężkiego losu ich syna. Próbowali wyleczyć go z jego lęków, ale ich próby zderzały się ze ścianą. Zabierali chłopca do lekarzy, którzy kierowali ich do psychiatrów. Psychiatrzy zdiagnozowali u nastoletniego Lionela nyktofobię. Przepisywane tabletki nie przynosiły efektów, a sesje terapeutyczne nie ujawniły żadnych sekretnych traum. Jeden z terapeutów upierał się, że Lionel padł ofiarą gwałtu, ale opieka społeczna zdołała obalić tę teorię. Po tym incydencie i późniejszej rozmowie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka, rodzice Lionela zdecydowali się nie drążyć dalej tej kwestii. Tak więc strach Lionela przed ciemnością został zignorowany przez jego rodziców. Lionel robił co mógł, by nie uzewnętrzniać swoich lęków, a jego rodzice starali się nie stwarzać ku temu okazji. Z czasem problem ten zszedł na dalszy plan i łatwo było go nie dostrzec. Był to ściśle strzeżony sekret rodzinny. Czas płynął, a Lionel wiódł względnie satysfakcjonujące życie. W wieku 22 lat skończył studia i znalazł dobrze płatną pracę, której ani nie uwielbiał, ani nie nienawidził. Uważał swój stan psychiczny za stłamszony przez znużenie, które zwalczał nowymi zajęciami i doświadczeniami. Winił za to swój okres dorastania i wchodzenia w dorosłość, ale nigdy nie potrafił wyjaśnić odczuwanego przez siebie niepokoju. Kiedy miał 25 lat, zmarł jego dziadek i będąc jedynym potomkiem jedynaka, odziedziczył jego dom. To właśnie w tym domu, mieszkając samemu, zaczął tracić zmysły. Obłęd Lionela zaczął się jak każda typowa psychoza. Ilekroć przebywał w swoim domu, miał wrażenie, że ktoś go obserwuje. Tłumaczył to sobie tym, że mieszkał w niedużym domu w dzielnicy zamieszkałej głównie przez starsze osoby. Jego 80-letni sąsiedzi traktowali go tak, jakby nagle miał zacząć wyprawiać imprezy i brać te narkotyki, które zabijały tak wielu imprezowiczów. Oglądali oni wiele programów z wiadomościami dotyczących tego prawie nieistniejącego problemu. Lionel nie zdobył wielu przyjaciół wśród sąsiadów i zamiast tego wybrał samotność. Kiedy nie pracował, był sam, jadł sam, spał sam, a nawet gdy ludzie próbowali naruszyć tę samotność, Lionel czuł się samotny. Kilka tygodni po przeprowadzce do nowej rezydencji Lionel zaczął zauważać, że nigdy nie może niczego znaleźć w swoim domu.
kupował żarówki i zostawiał je na ladzie po powrocie do domu, po czym znajdował je na telewizorze. Przyniósł do domu paczkę steków do przyrządzenia, by tydzień później odkryć jeden z nich gnijący w szafie. Zaczął badać swój rodowód rodzinny pod kątem choroby Alzheimera, ale nie odkrył żadnych konkretów w obrębie swojej najbliższej rodziny. Lionel ostatecznie stwierdził, że stres związany z pracą wpływa na jego umysł. Jego życie toczyło się dalej. Kiedy nawet światła zaczynały płatać mu figle, Lionel zaczął odczuwać narastającą panikę. Potraktował to jako dziecinne fantazje, których nie był w stanie pogrzebać, ale był w stanie je zignorować. Kładł się spać w swojej sypialni przy włączonym świetle, a rano budził się przy zgaszonym. Przypuszczał, że sprawcą była jakaś funkcja timera służąca do oszczędzania energii, ale w trakcie swojego śledztwa nie znalazł nic na ten temat. Jako element rytuału Lionela zapalał on każde światło w domu, kiedy tylko do niego wracał. Zaczynał od kuchni, przechodził do sypialni, a następnie do łazienki. Każdy pokój, z którego wiedział, że skorzysta, był oświetlony. Następnie, po powrocie do kuchni, światło było zgaszone. Nie zdarzało się to codziennie, ale miało miejsce na tyle często, że zostało przez niego zauważone. Tłumaczył to sobie roztargnieniem, no ale wiedział, że coś zaczęło się z nim dziać. Niepokój Lionela w końcu osiągnął punkt krytyczny, gdy czytał w kuchni gazetę, a pomieszczenie oblał krótki błysk światła, po czym pochłonęła go ciemność. Ruszył w stronę włącznika, myśląc, że wystarczy go nacisnąć, ale okazało się, że nie da się go ocucić. Im dłużej przebywał w tym ciemnym pokoju, tym bardziej narastał jego niepokój. Włosy na karku stanęły mu dęba, jelita zawiązały się na supeł i poczuł, jak cofają się jego jądra. Rzucił się w kierunku oświetlonego salonu i kwadrans spędził na uspokajaniu oddechu. Nazajutrz, po oględzinach, Lionel odkrył, że kable od włącznika są przerwane. Niepokój Lionela zamienił się w panikę. Przewody zostały naprawione, ale tydzień później znów były zerwane. Elektrycy mieli niemałą zagwozdkę co do przyczyny. Myśleli, że przewody przegryzły szczury. W domu było ich sporo, ale ślady wskazywały raczej na cięcie, a nie ugryzienie. Wtedy działać przestały światła w salonie. Był w stanie znieść krótsze chwile w ciemności, ale coś w tej konkretnej ciemności było wyjątkowo dręczące. Była przytłaczająca. Czuł na sobie wzrok, gdy się w niej znajdował. Wyobrażał oddech na swoim karku. Nie trzeba było długo czekać, by panika Lionela przerodziła się w sranie w gacie. Ów strach ogarnął go podczas odebranego dnia urlopu. Zauważył, że brał je coraz częściej, no ale nie mógł nic na to poradzić przez to wszystko, co się wokół niego działo. Nie najlepiej radził sobie z porządkami w domu i nie przejmował się krzątającymi się po nim stworzeniami. Przemknął przez cień pod jego krzesłem. Jego uwagę zwrócił głośnym piskiem. Szczur zdążył postawić 5 kroków w cieniu, kiedy nadszedł kres jego istnienia. Lionel wpatrywał się w truchło z przerażeniem. 2 jego łapki zostały oderwane, brakowało mu połowy ucha i 1 oka. Lionel resztę dnia spędził na unikaniu cieni. Cokolwiek tam było, stanowiło podłoże lęku Lionela i była to kryjąca się w ciemności obecność.
Obserwowała go przez długi czas. Wiedział, że zaczęła od pogrywania z nim, przestawiała jego rzeczy, drocząc się z jego umysłem, a jej psikusy ze światłami eskalowały sytuację. Lionel poczuł mdłości, gdy zdał sobie sprawę, że to zapewne gasiło światło, gdy spał. Było z nim wtedy sam, na sam. Czego to coś chciało? Zadrżał, bo jakaś jego część dokładnie wiedziała, czego to coś chce. Czymkolwiek było to stworzenie, które tak załatwiło szczura, miało nowy cel. Chciało Lionela. Próbował uciec z domu, ale wiedział jeszcze zanim dotarł do drzwi, że będzie to daremny trud. Drzwi były skąpane w cieniu. Lionel czuł, że to tam jest. Czekało na niego. Czekało, aż wyciągnie rękę i sięgnie do klamki, by cofnąć mógł już poszarpany i zakrwawiony kikut. Wiedział, że to go nie zabije, to go okaleczy. Cokolwiek kryło się w cieniu, nie chciało się spieszyć. I grało z nim od tygodnia, teraz gra osiągnęła swoje apogeum. Nie mógł pozwolić się tak łatwo podejść. Coś mu mówiło, że jeśli tylko dotrwa do wschodu słońca, będzie w stanie uciec. Potwór ukrywał się w cieniu i jeśli Lionel miał rację, gdy wzejdzie słońce, nie będzie miał gdzie się ukryć, z wyjątkiem jego dziennego schronienia. Modlił się do Boga, by nie mogło przebywać w świetle. Musiał tylko dotrwać do 5 rano. Wystarczyło, że będzie unikał ciemności przez zaledwie kilka godzin. Słońce chyliło się ku zachodowi. Zanim zajdzie, musiał upewnić się, że jest przygotowany, by stawić czoła temu zagrożeniu. Lionel biegał po całym domu, starając się zebrać wszystko, czego mógł użyć, by przetrwać noc. Wiedział, że żarówki nie poświecą długo. Światła w końcu zgasną. Chwycił zapalniczkę, kilka pudełek zapałek, świeczki i baterie. Popatrzył przez okno, obserwując słońce powoli chowające się za horyzontem. Została jeszcze jedna, ostatnia rzecz, której potrzebował, zanim będzie gotowy stawić czoła ciemności. Jedynym problemem było to, że znajdowała się ona w garderobie, w jego sypialni. Drzwi otworzyły się gwałtownie, a światło, które wpadło do garderoby, zostało niemal natychmiast pochłonięte przez wygłodniałą ciemność. W tym miejscu nie było żarówki. Wprowadzając się do tego domu, planował zamontować włączniki światła w każdym pomieszczeniu, ale potem zaczęły się te wszystkie problemy i stracił wątek. Garderoba miała niecałe 2 metry długości, co nie umknęło uwadze Lionela. Przedmiot, którego szukał, leżał na półce z tyłu, w samym jej rogu. Pośród mętnej ciemności mógł ledwie wyodrębnić latarkę. Lionel wiedział, że będzie musiał zanurzyć się w tych ciemnościach, jeśli chce odzyskać latarkę. Zrobił krok naprzód i poczuł, jak mrok zaczyna go otaczać. Wyciągnął zapalniczkę i nacisnął na krzesiwo. Płomień rozświetlił obszar o promieniu około 30 centymetrów. Poruszał się po tej przestrzeni powoli, obawiając się, że cokolwiek kryło się w cieniu w każdej chwili może się na niego rzucić. Błądził oczami w każdym kierunku, zbliżając się do latarki. Zgarnął ją z półki, a kiedy się odwrócił, zobaczył to w ciemności. Znajdowało się na granicy między cieniem a światłem, ale Lionel widział je wystarczająco wyraźnie. Całe jego ciało było kruczo-czarne, jak namalowane atramentem.
Jego oczy miały ciemno-czerwony kolor, przypominający krwisto-czerwony rubin, zanurzony pod taflą mętnej wody. Ciało miało wychudzone. Ten widok był chwilowy, ale wrył mu się w pamięć. Nagłe pojawienie się postaci sprawiło, że jego palec ześlizgnął się z przycisku zapalniczki, a wraz z gasnącym płomieniem garderobę szybko pochłonęła ciemność. Lionel prędko przesunął kciuk na prążkowane kółko i zakręcił nim, naciskając jednocześnie przycisk, który rozpylał paliwo. Iskra je podpaliła i rozbłysnął płomień. Sądził, że gdy światło powróci, garderoba nadal będzie pusta, ale potwornie się pomylił. Blask zapalniczki ukazał oblicze potwora w odległości zaledwie kilkunastu centymetrów od jego własnego. Potwór momentalnie cofnął się do cienia, wydając odgłos, który brzmiał jak coś pomiędzy płaczem dziecka a skrzypieniem zardzewiałych zawiasów. Jego paszcza była sama w sobie przerażająca. Wyglądała, jakby była zrośnięta, ale została przegryziona przez jego samego, formując nowy otwór gębowy. Była to poszarpana, wilgotna jama, która odsłaniała dwa rzędy niewiarygodnie ostrych zębów. Jego oddech cuchnął niemiłosiernie zgnilizną. Modlił się w myślach do Boga, w którego nigdy tak naprawdę nie wierzył, ale zacząłby, gdyby udało mu się przeżyć noc, aby światło przegnało potwora. Lionel rzucił się z garderoby w stronę światła i zwymiotował obok łóżka. To coś było obok niego, gdy spał. Lionel przetarł usta i dobiegł go odgłos piłowanego drewna. O sekundę za późno zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, bowiem przewody dostarczające prąd do jego pokoju zostały przecięte przez ząbkowane szpony tego czegoś. Pokój pogrążył się w mroku, a stwór wślizgnął się w tę ciemność, dołączając tym samym do jego towarzystwa. Otworzył drzwi na korytarz i zerknął na ciemność ostatni raz, a czarna jak smoła ręka wyłoniła się z ciemności i uderzyła go w dłoń. Lionel wrzasnął, gdy zapalniczka wyleciała mu z rąk i poszybowała w kąt sypialni. Drzwi zatrzasnęły się, pozostawiając go na korytarzu i pieczętując światło w sypialni wraz ze stworem. Lionel usłyszał głośne chrupnięcie, które zidentyfikował jako zęby potwora wgryzające się w plastik i rozpryskujące gorzki płyn z zapalniczki w jego pysku. Zapalniczka przepadła, ale wciąż miał zapałki, którymi mógł rozświetlić noc. Zdał on sobie następnie sprawę, że słońce całkowicie schowało się za horyzontem. Wkrótce zostanie kompletnie otoczony przez ciemność, którą stwór uczynił swoim domem. Kuchnia była dla niego najlepszą nadzieją na przetrwanie nocy. Żarówka w salonie już zaczęła migotać, a Lionel potrzebował tego światła jeszcze na kilka minut, by móc przygotować swoją linię obrony. Bez światła wyobrażał siebie rozszarpywanego przez obsydianowe szpony. Rzucił się do lodówki w kącie pokoju. Szarpnął za drzwi i przywarł do nich plecami. Światło go oblało i zaczął rozstawiać oraz zapalać świece. Usłyszał, jak drzwi na piętrze otwierają się z hukiem i wiedział, że cień idzie po niego. Lionel usłyszał dźwięk stąpania po schodach. Ucichł, gdy dotarł do salonu i usłyszał odgłos zdzieranego tynku i wściekłego skrobania w ścianie. To było w ścianach, przecinając przewody, ale teraz mogło sobie darować dyskrecję.
W salonie zgasło światło. Od stwora dzielił go tylko jeden pokój, a on nie zapalił ani jednej świecy. Musiał się pospieszyć, inaczej spotka go straszny los. Mężczyzna drżącymi dłońmi odpalił zapałkę i zapalił dwie z trzech świec. Zapałka wypaliła się, a przez jego palce przeszedł chwilowy ból, po czym zapalił trzecią i ostatnią świecę za pomocą innej. Pokój skąpany był w ciemności, z jedynie czterema źródłami światła chroniącymi Lionela przed wyjątkowo makabrycznym końcem. Trzy świece i światło z lodówki trzymały potwora na dystans. Podniósł wzrok i ujrzał stworzenie, obserwujące go z cienia. Mógłby go z łatwością nie wypatrzyć, gdyby nie te oczy. Ciemno-czerwone rubiny wyłaniające się z cienia. Te oczy tak wnikliwie go obserwowały, że przeszedł go dreszcz, gdy zdał sobie sprawę, że to te same oczy, które czuł na sobie, ilekroć znajdował się w cieniu. Przyglądały mu się, odkąd przybył do tego domu i dopiero teraz zapoznaje się z ich posiadaczem. Im dłużej te oczy go obserwowały, tym bardziej się denerwował. Jego strach szybko przerodził się w gniew. Strach paraliżuje, a gniew motywuje. Zmotywował on Lionela do podjęcia kolejnej decyzji. Lionel postanowił zaatakować bestię w sposób, w jaki ona go dręczyła. Przyłożył fosforową główkę zapałki do draski i swoją wolną ręką pstryknął w zapałkę. Ta zawirowała w powietrzu i wylądowała u stóp cienistej istoty. Stwór odskoczył z zadziwiającą prędkością, czego Lionel wolałby nie widzieć. Lionel warknął. Jakie to uczucie, dupku? Kto kogo teraz straszy? Potwór czmychnął za ścianę, dzielącą salon i kuchnię. Nie widzieć krwawej paszczy było jeszcze gorsze niż ją widzieć. Wyobrażenia o tym, co stwór może robić w ciemności poza zasięgiem jego wzroku, były przerażające. Znajdował się prawdopodobnie za ścianą przylegającą do lodówki i Lionel był głęboko zaniepokojony myślą, że był zaledwie kilka metrów od niego. Co jednak zaniepokoiło go bardziej, to dźwięk dobiegający zza ściany. Słyszalny był niskotonowy odgłos drapania, przypominający gwoździe szorujące o tynk. Był bardzo powolny i regularny. Dźwięk nie ustawał przez kilka minut, dopóki Lionel nie uświadomił sobie, co ma miejsce. To coś drążyło w ścianie tunel. Lionel niemal rzucił się w mrok, by uciec z pobliża lodówki, ale zdołał się opanować. Postawienie stopy w ciemności, która teraz pochłaniała jego dom, było pewną śmiercią. Próbowało go zaskoczyć, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Schował zapałki i latarkę do kieszeni, chwycił wszystkie trzy świece i skrzywił się pod wpływem gorącego wosku ściekającego mu po dłoniach. Rzucił okiem na szparę w samą porę, by móc dostrzec poczerniałą dłoń sięgającą przez świeżo wyrytą w ścianie dziurę do lodówki i wyjmującą z gniazdka wtyczkę. Kryjówka Lionela pogrążyła się w ciemności. Stwór wyskoczył zza rogu z zamiarem zaskoczenia swojej ofiary, ale zamiast tego wszedł prosto w światło bijące od świec Lionela. Wrzasnęło nieludzko i wycofało się do pogrążonych w mroku schodów przy drzwiach wejściowych. Skryło się w cieniu i patrzyło na niego z bezpiecznego dla siebie miejsca. Poczuł w sobie
Szaleńcze pragnienie podjęcia próby ucieczki przez drzwi, póki stwór był przy schodach. Ruszył przed siebie, ale we wnęce, przy ścianie dzielącej kuchnię z salonem, coś przykuło jego uwagę. Para krwisto-czerwonych, rubinowych oczu. Stworzenie czyhało zaledwie kilka metrów od niego, ukryte za ścianą, chcące prześlizgnąć się za niego i dopaść nieświadomego. Obrócił się w jego stronę i rzucił mu w twarz świecą. Potwór zasłonił oczy przed światłem i osunął się na ścianę. Lionel naparł triumfalnie do przodu i był przerażony odpowiedzią. Stwór wrócił do cienia i wtopił się w niego. Był w stanie zintegrować się z ciemnością. Nie było mowy, żeby zdołał przed tym uciec. Lionel wycofał się do kuchni i zastał zjawę czekającą tam na niego. Siedziało na blacie. Przemieszczało się za jego plecami z taką prędkością, że Lionel niemal całkowicie stracił nadzieję. Obserwował go, siedzącego na blacie niczym gargulec na szczycie starożytnej katedry. Odpędził potwora tylko po to, by zobaczyć, jak rozpływa się z powrotem w cieniu. Osunął się na kuchenkę, która była połączeniem piekarnika z płytą grzewczą. Rozstawił świece wokół siebie i wyciszył się na chwilę. Serce łomotało mu w piersi i wiedział, że jeśli przeżyje tę noc, to w wyniku traumy, której doświadczył, i tak przepadnie mu kilka następnych lat. Lionel oparł głowę o drzwiczki piekarnika i próbował się uspokoić. Powtarzał sobie tę mantrę w kółko. Doczekałby się albo kompletnego załamania psychicznego, albo zawału serca, jeśli czegoś nie zrobi. Uśmiechnął się ironicznie, zauważając, że być może względnie szybki atak serca oszczędziłby mu koszmaru, którego doświadczyłby, gdyby to coś go dopadło. Przeżyję tę noc, przeżyję tę noc, przeżyję tę noc. Powtarzał te słowa do znudzenia, jakoby miały odpędzić zło. Mantra pomogła mu uspokoić bicie serca, które straszyło rozerwaniem klatki piersiowej. Jego oddech zwolnił i powrócił do normalnego tempa. Nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki hałas robił swoim spanikowanym oddechem i powtarzaną mantrą, dopóki nie przestał. Gdy tylko ustała kakofonia jego ciała, dotarło do niego coś, co z powrotem podbiło jego tętno. Delikatne stukanie dochodzące z wnętrza piekarnika, o który opierał głowę. Lionel odkręcił się i spojrzał prosto w oczy potwora. Znajdował się wewnątrz cholernego piekarnika. Upchało w nim swoje ciało jak pierdolony klaun w pudełku i gapiło się na niego wygłodniałym, zawsze otwartym pyskiem, który sprawiał wrażenie, jakby się uśmiechał albo krzyczał. Jego pęcherz puścił. Mała jego cząstka przypomniała sobie, że nie posikał się, odkąd skończył 5 lat. Trzasnął w pokrętło piekarnika i przekręcił je histerycznie, przy tym krzycząc. Stwór zniknął z wnętrza piekarnika i zmaterializował się w cieniu poza wzrokiem Lionela. To właśnie wtedy Lionel poznał pełną skalę jego mocy i ogarnęła go rozpacz. Mógł scalić się z cieniem i teleportować wszędzie tam, gdzie sięgała ciemność. On był ciemnością. Otaczały go cienie. Gdyby miał pistolet, włożyłby go sobie do ust. Nawet przez myśl mu nie przeszłoby próbować strzelać do potwora. Tak bardzo był zrezygnowany. Mógł uciekać gdziekolwiek chciał, ale potwór czekałby na niego na mecie z rozdziawioną paszczą. Lionel zapłakał wtedy
i wiedział, że łzy lądują na jego spodniach i tak poplamionych już moczem. Lionel nie pamiętał, jak długo szlochał i kiedy zaczął odpływać. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętał przed zaśnięciem, było spojrzenie na zegar i ujrzenie godziny pierwszej. Śniła mu się ciemność i głos starca mamroczącego bez przerwy modlitwy, które nie miały jak mu pomóc. Obudziło go coś, czego nigdy wcześniej nie zaznał. Poczuł, jak coś powoli przeczesuje jego włosy, począwszy od czoła aż do tyłu głowy. Sekundę później dotarło do niego, skąd to uczucie. Stwór głaskał go po głowie jak rodzic usypiający swoje dziecko. Lionel podniósł wzrok na zwisające z sufitu ciemne oczy i rozwartą paszczę potwora i krzyknął. Osunął się na podłogę w kuchni zaledwie moment przed tym, jak łapa zacisnęła się na kosmyku jego włosów i próbowała wciągnąć go w ciemność. Zaparł się stopami o szuflady i zacisnął dłonie na rączce piekarnika. Potwór poderwał się gwałtownie do góry, a on wrzasnął w ostrym bólu, gdy stworzenie wyrwało kosmyk włosów z jego głowy. Stwór wepchnął włosy do pyska i rozpłynął się w ciemnościach pod sufitem. Lionel omiótł pomieszczenie wzrokiem, gorączkowo rozglądając się za diabłem. Na zegarze była już czwarta. Do wschodu słońca brakowało zaledwie kilku godzin, ale wiedział, że w życiu mu się nie uda. Nie był nawet pewien, czy wytrzyma kolejną minutę. Świece prawie całkowicie stopniały, pozwalając ciemnościom go dosięgnąć. Włączył latarkę i przeczesał pomieszczenie jej światłem. Kontynuował skanowanie, aż trafił na stwora. Skupił strumień światła na potworze. Wydał on z siebie pisk i spróbował uciec przed latarką, ale Lionel podążał za nim wiązką. Wrzaski nasiliły się, gdy uciekło z pokoju. Do głowy przyszła mu pewna myśl, gdy ze zboczoną przyjemnością obserwował jego ucieczkę. Czy bało się światła tak bardzo, jak on bał się ciemności? Czy atak był próbą zlikwidowania potwora, który próbował skąpać jego świat w świetle? Jebać to tak czy siak, pomyślał. Lionel popędził przez pokój, modląc się, by nie został zaciągnięty w ciemność i żeby to coś jeszcze tam nie dotarło. Ręką sięgnął do włącznika światła w kuchni i nacisnął go. Pomieszczenie błysnęło jasnym światłem, a Lionel odwrócił się w samą porę, by zdążyć ujrzeć ból i szok na twarzy potwora. Ten po chwili rozmył się w cieniu i ruszył, by przeciąć kable biegnące do pokoju. Miał na to zaledwie kilka sekund, a musiał zrealizować swój plan, zanim pochłonie go mrok. Lionel wetknął głowę do piekarnika, zdmuchnął płomień i odkręcił gaz do pełna. Podpalił ogień na kuchence w momencie, gdy pokój pogrążył się w ciemności. Lionel szaleńczo wymachiwał latarką po kuchni, biegnąc w bezpieczne miejsce. Słyszał gardłowy warkot potwora, kiedy się do niego zbliżał. Dotarł do lodówki i wyrwał ze środka półki. Wepchnął się do środka i w tym samym momencie jego plecy musnęła dłoń, zostawiając po sobie cztery krwawe szramy. Krzyknął, kiedy ból rozlał się po plecach. Ostatni raz podniósł latarkę i przepędził wycieńczoną istotę. Zatrzasnął drzwi lodówki i czekał, aż gniew bogów zstąpi na nich pod postacią ognistej eksplozji. Siedział ciasno skulony w lodówce przez, wydawało się, całe wieki,
podczas gdy to coś drapało i szarpało za drzwi, które on desperacko próbował utrzymać. W końcu ogłuszająca eksplozja wstrząsnęła lodówką i prawie ją przewróciła. Nieziemski wrzask przedarł się przez wybuch. Lionel odczekał pół godziny, zanim zebrał się na odwagę i wyszedł na zewnątrz, do ruin niegdyś swojej kuchni, zmotywowany rosnącym ciepłem wewnątrz ciasnego kontenera. Kuchnia wyglądała dokładnie tak, jakby wybuchła w niej bomba. Ściana przy piekarniku nadal płonęła, a firanki się tliły. Pomieszczenie zamieniło się w piec. Ale nie widać było żadnych oznak, żeby stwór przeżył wybuch. Kuchnia była tak zdewastowana, że nie mógł niemal stwierdzić, czym właściwie jest. Wszystko było zwęglone, czarne i dymiło się. Włączył się alarm przeciwpożarowy, a w oddali usłyszał dźwięk syren. Będzie się musiał nieźle tłumaczyć w straży pożarnej. Lionel wyjrzał przez okno. Jego topiący się na ścianie zegar wyglądał jak żywcem wyjęty z obrazu Salwadora Dali. Wiedział, że już jest ranek. Widział kontury słońca wyłaniającego się zza gór. Przeżył. Lionel poczuł, jak przez jego ciało przepływa fala śmiechu. Łzy napłynęły mu do oczu podczas walki z oszołomieniem, które go ogarniało. Przestał się śmiać, gdy uświadomił sobie, że nie tylko on się śmieje. Lionel poczuł, jak coś zupełnie nieznajomego muska jego zęby. Od wewnątrz. Czuł, że to język i w tym momencie zrozumiał, że tego właśnie chciało. Chciało, by ograniczyć mu wszystkie opcje, tak aby mógł skorzystać z jednego, ostatniego schronienia, jakie mu pozostało. Jakaś mała część Lionela wiedziała, że w głębi jego samego od zawsze panowała ciemność. Nie zdążył się nad tym zastanowić. W jego ciele rozległ się trzask. Ten dźwięk to były jego płuca rozdzierające się na strzępy i głowa pękająca na pół, kiedy ciemność, która była w Lionelu, pochłonęła go od środka w całości.